No i nie wywinę się tutaj, nie ma takiej opcji. Popatrzcie sami, właśnie wjechałem za Google. No nie no, zrobił mi też pod górkę. Słuchajcie, zaczynamy film tak bardzo szybko, dlatego że jest tutaj naprawdę niezły młyn. Jak tutaj wjeżdżałem, nie miałem nawet czasu nagrywać, żeby wam pokazać, co tutaj się działo, a uwierzcie mi, działo się naprawdę dużo. Ogólnie to musiałem tutaj wjechać przodem, wywinąć się tam z tyłu. Z tyłu nie ma nic, nie ma w ogóle miejsca, także naprawdę było tutaj 40 minut walki z wywijaniem się i było po prostu ciemno, bardzo ciemno, bo ja tutaj byłem o 6 rano, teraz jest 7:50, także naprawdę to było wyzwanie na tyle, że nawet nie zastanawiałem się nad nagrywaniem, bo po pierwsze byłem naprawdę zły, a po drugie no ciężko mi było, muszę się przyznać, naprawdę było mi ciężko. Zresztą zobaczycie sami, jak wygląda wyjazd i też nie będzie należał do najłatwiejszych, dlatego że tutaj po prostu jest taki młyn, że no idzie się naprawdę pochlastać, także miałem dość, już miałem stąd po prostu wyjeżdżać. I no cóż, jakoś tam dałem radę, ale bez nerwów się nie obeszło, a teraz tak naprawdę też mam problem, bo ten Mercedes tam, jak widzicie, stoi w taki sposób, że no zaraz go zabiorę ze sobą, po prostu nie mam jak się tutaj wywinąć, a już mi się przestawiał dwa razy i po prostu zwątpiłem w niego. Mam już dość po prostu użerania się z gościem, bo on nie ma pojęcia, o co mi chodzi, nie gada nawet po angielsku, po polsku też nie gada, więc no sami widzicie, ja kombinuję się tutaj wywinąć w pełni załadowany, słuchajcie, i jest naprawdę ciężko, nie jestem w stanie ich pogonić, dlatego że po prostu szef zniknął, pojechał gdzieś, a oni tutaj, jak nie ma szefa, to naprawdę jest tragedia, a ja przecież nie będę się z nimi szarpał czy tam bił, prawda? Więc no jakoś sobie dam radę, zawsze można podrasować troszeczkę umiejętności cofania, ale nie ukrywam, spieszy mi się i nie jest to dobry dzień na to. Sami widzicie tutaj przede mną, niby to wygląda, że da się tam wjechać, ale uwierzcie mi, że się nie da. Ten van, który tam stoi, to jest skrap, czyli on po prostu jest tam i blokuje i nie można nim jechać, dlatego że po prostu nie działa, nie? No i właśnie przez tego vana nie miałem tam wystarczająco miejsca, żeby się wywinąć, także no niestety, teraz mam nadzieję, że już uda się tu wykręcić. Jakoś tam troszeczkę tego miejsca nadrobiłem. No i słuchajcie, takie są właśnie uroki farm. No i sami zobaczcie, jak to jest blisko wszystko i tutaj trzeba teraz jechać w lewą stronę. I jest tragedia, naprawdę, po prostu takie to jest wszystko poparkowane. No zobaczcie, wszystko jest tutaj bardzo blisko. Ten coś znowu chce. What's up, mate? I'm leaving 1 second, I'll leave the van, okay? 1 second. Yeah, no worries. Okay. Słyszeliście, on mi mówi, że idzie do toalety i zaraz będzie przestawiał vana. Ale vanem to ja się jeszcze nie martwię, dlatego że tutaj moim zmartwieniem to jest jeszcze 50 innych samochodów. No i nie wywinę się tutaj, nie ma takiej opcji po prostu, dlatego w tej chwili no muszą wszystko odsuwać, nie? Popatrzcie się, przecież tutaj się nie da nic zrobić, dlatego no nic, nie chcę też za bardzo podjeżdżać. Podniosę sobie oś, bo widzę, że nawet ciężarówka nie chce jechać, bo muszę tu jakoś wywinąć bez harowania ogrodzeń i tak dalej. No i tym sposobem ten gościu z tej Kii musi odjechać, bo nie ma szans się tu wywinąć, także zaraz wracam, idę go szukać i pogonić. Słuchajcie, nikogo tu nie ma, nie mogę go znaleźć, więc nie mogę go też pogonić. I powiem wam szczerze, że tracę cierpliwość i zaraz po prostu zabiorę te samochody ze sobą i się skończy. Troszkę się tam poprawiłem. I sami zobaczcie, na milimetry jadę, jak go zahaczę, to trudno. Już się tym nie przejmuję, powiem wam szczerze. Mieli swoją szansę.
No jest grubo, nie? Słuchajcie, to się chyba uda, ale jaja. Udało się, słuchajcie. Jest git. Następne przeszkody. Kurde, słuchajcie, to jest jak tor przeszkód. Tutaj. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, udało się. Wreszcie wyjechałem z tego bajzlu. I powiem wam szczerze, że tak to właśnie jest. Tutaj, na tej farmie, jest po prostu taki młyn, że nie jestem w stanie wam tego naprawdę pokazać na kamerze. Bo to, ile rzeczy tam się dzieje w przeciągu 2 godzin, to po prostu nawet nie mam zamiaru wam tego opowiadać, bo tego się nie da opowiedzieć. W każdym razie widzieliście mały procent tego wszystkiego. Tam się z nikim nie można dogadać. Nikt nie rozmawia po angielsku. Nikt nie rozmawia po polsku. Także jedyne co to na gesty. Nie ma jak znaleźć tych wszystkich kierowców. Nikt się oczywiście mną nie przejmuje. I chcąc naprawdę doszukać się tego wszystkiego i zorganizować to jakoś normalnie, to trzeba by było po prostu pierdolić tą robotą i odjechać. I już zrobiłem to tutaj parę razy, nie ukrywam. Byłem tu kiedyś i po prostu był taki młyn, że zawróciłem, pojechałem z powrotem na yard i powiedziałem, co o tym myślę. I wrócił tutaj wtedy taki gościu, on się nazywa Sales Guy, czyli ktoś, kto organizuje całe te wszystkie dostawy i tak dalej. No i zorganizowaliśmy to w ten sposób, żeby to było lepsze dla kierowcy. Ale co z tego, powiem wam szczerze, jak tutaj jakieś ESP mi się wyświetla, Bóg wie o co chodzi. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale ciężarówka się nie wypoziomowała. Mam nadzieję, że tam nie scharowałem tych plastików. No ale dobra, nieważne, zaraz to będę sprawdzał. W każdym razie, słuchajcie, był ten salesman tam wtedy na tej robocie. Kurczę, no nie wiem, czemu ta ciężarówka się nie chce prostować, a nie chce tak jechać, bo o, teraz, dobra, widocznie potrzebowała trochę czasu. No nieważne, słuchajcie, dlatego ten salesman tam ze mną był. Zorganizowaliśmy to tak, żeby było wygodnie dla kierowców, dlatego że on nie ma prawa jazdy, więc potrzebował kogoś, kto tak popatrzy, wiecie, oczami kierowcy, a on tam się będzie z nimi kłócił. No i wymyśliliśmy właśnie to, co jest teraz, co widzieliście, czyli ten biały zbiornik jest tam z tyłu. No i teoretycznie to miało być lepsze rozwiązanie i ono jest lepszym rozwiązaniem, bo wcześniej ten zbiornik był tam, gdzie trzeba cofać między te dwie budy. No ale długo by to po prostu, naprawdę długo by opowiadać, co tam było wcześniej. W każdym bądź razie nie jestem w stanie wam tego i tak pokazać, bo tam niestety kamera uchwyca materiały, które nie mogę wam niestety wrzucić na internet. Więc no niestety, po prostu nie mogę wam tego pokazać. W każdym razie pojechaliśmy tam we dwójkę, zrobiliśmy to, co trzeba było, czyli ogarnęliśmy właśnie w ten sposób, w jaki to teraz tam wygląda i wszystko było pięknie przez tydzień. Tydzień minął i słuchajcie, znowu zaczął się młyn, coraz więcej ludzi tam też zaczęli zatrudniać, więc automatycznie więcej samochodów na tym małym parkingu i znowu to samo, i znowu to samo i to jest na zasadzie takiej, że przez tydzień jest mega młyn, nikt się niczym nie przejmuje. Potem przyjeżdża nasz szef tam ich pogonić. No to wszystko jest pięknie przez parę dni i potem znowu tydzień jest młyn. Więc ostatecznością po prostu jest to, że wjeżdżam tam,
odmawiam załadunku, wyjeżdżam, no i jak płacą rachunki za pustą cysternę, no to wtedy mam spokój na jakiś tam czas, no bo innego wyjścia nie ma, słuchajcie, ja naprawdę jestem cierpliwy, zawsze się próbuję dogadać z nimi, ale nic nie działa, więc no czasami trzeba zrobić właśnie w ten sposób, przyjechać, zawrócić, skasować ich mimo wszystko załadunek i niech się tam potem kłócą o pieniądze w biurach, prawda? Nie mój problem. Dlatego, że jak nie chcą współpracować, to tak się właśnie z nimi załatwia sprawy. Tymczasem nieważne, koniec tego narzekania. Macie tutaj przykładowy dzień. Co się dzieje, kiedy wcale nie jest tak kolorowo, a uwierzcie mi, nie zawsze jest kolorowo. Po prostu lubię skupiać się na pozytywnej stronie transportu. Nie lubię ogólnie narzekania i pokazywania tej ciemnej strony tego wszystkiego. Dlatego, że wtedy zazwyczaj po prostu nie ma humoru na nagrywanie, człowiek się denerwuje i po co to wszystko, prawda? Więc nic się wtedy nie klei. No ale dobra, dzisiaj nie jest tak źle, także kontynuujemy i powiem wam, że jadę teraz z tym do Holt, czyli mam jakieś 2 godziny drogi stąd. Jeszcze przed chwilą, jak dojeżdżałem do tego klienta, to bardzo mi się chciało spać. Już wiecie, planowałem w głowie, jak to się nie położę na godzinkę na powrocie, ale te wszystkie nerwy, które tam miałem podczas załadunku, rozładunku, wyjazdu i niewyjazdu, tak mnie obudziły, powiem wam, że wcale mi się już nie chce spać, więc jadę po prostu do limitu, przerwę zrobię sobie później. Dobra, dojeżdżam właśnie na rozładunek z tym towarem, jest godzina 11, trochę zeszło, ale zrobiłem sobie już przerwę, także jestem wyzerowany do końca dnia. Zarówno z jazdą, jak i z czasem pracy, także na pewno powinienem się wyrobić. Mam jeszcze 2 ładunki nawozu zaraz po tym, także spoko. To miejsce już na pewno znacie, kojarzycie je, już nieraz tutaj byłem, więc może nie będę dzisiaj go wam pokazywał jeszcze raz. Przed chwileczką trochę padało, ale już się uspokoiło. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo nie mam ochoty dzisiaj moknąć. Także biorę się za rozładunek. A z wami widzę się już załadowany nawozem za niedługo. Właśnie załadowałem nawóz, 27 ton. Jestem na moście w Widnes, fajna pogoda się zaczęła robić. Także przyjemny będzie ten trip. Nie wiem dokładnie, gdzie jadę. Mam niby kod pocztowy, po prostu na szybko wklepałem, dlatego że zaczęło się korkować w Widnes. Wjechało parę tiperów, żeby wysypać tak zwany food waste, czyli odpady jedzenia, więc musiałem się streszczać i tak naprawdę będę patrzył po tej mapie w drodze, jak już będę jechał do właśnie miejscowości Saint Asip i tam gdzieś będę odbijał z 55 przez jakieś wiochy. Tak na szybko sprawdziłem i wygląda tak ciasno, no jak zwykle, słuchajcie, wali, a także nie ma się co spodziewać cudów. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie jadę, nic się tutaj nie będzie działo. Przejadę przez tą całą autostradę, potem na 55 i zobaczymy stamtąd, jak to będzie wyglądać. Dobra, zjeżdżam właśnie z 55 i tutaj prawdopodobnie zacznie się coś dziać. Z mapy wynika, że tam momentami może być trochę ciasno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rozmawiałem z kolegą tak, żeby się troszkę podpytać. To powiedział mi, żebym po prostu śmiało jechał za nawigacją, że powinno być ok. Aczkolwiek on używa, nie wiem jakiej nawigacji używa. Nie zapytałem się w sumie, bo jak się okaże, że on ma jakąś tam nawigację dla ciężarówek, to no to wtedy tak, jedź za nawigacją, ale jeżeli to jest Google, no to popatrzcie sami, właśnie wjechałem za Googlem, no i miejmy nadzieję, że on też używał Googla. No w sumie, kurde, widzicie jaki jestem, nie zapytałem się, nie? A przecież dużo kierowców jeździ z nawigacją dla ciężarówek. No ale dobra, nieważne, ja tam lubię mojego Googla. Czasami, kurczę, się on na mnie obrazi i mi trochę dowali, no ale to już tak to bywa. Tymczasem po prostu jadę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i tak jadę sobie tą ulicą cały czas i tutaj widzę, że zaczyna się już troszeczkę zwężać.
Ale droga, jak widać, mało ruchliwa. Za mną tam gdzieś w oddali widzę jedno auto jedzie. Więc prawdopodobnie to jest jedna z tych dróg, gdzie przejedzie auto na jakiś czas, ale bez szału. Także spoko. Miejmy nadzieję, że teraz nie pojedzie ciężarówka czy coś, no bo ktoś będzie musiał cofać. Ja się teraz czuję trochę pewniej, bo zasady są proste. Załadowana ciężarówka pod górkę, no to raczej nie będę cofał. Aczkolwiek czasami jest tak, że jak się stanie, to już się nie wyjedzie, no i nie ma wyjścia. Ale fajny widok. Mam nadzieję, że kamera chociaż trochę to pokazuje, ale tam widać ocean. ...14% górka, czyli 14% w dół. Ale powiem wam szczerze, że robi się ciasno. Robi się ciekawie. A czy nie, żeby to była jakaś niespodzianka w tych okolicach, ale jeżeli jechałaby jakaś ciężarówka, na przykład jeden z naszych z powrotem, no to w sumie nie ciekawie, nie? Nie ma tu się gdzie wyminąć. Zobaczymy, gdzie to mnie prowadzi. Niby do celu 5 minut. Także słuchajcie. Jakieś ptaki na drogę wskakują. O, dobra. Tremeirhion. Na pewno źle to wymówiłem, no ale tutaj jestem. No dobra. No i co, chyba się przeciśniemy? Czy tak nie bardzo chyba? No widzisz, gościu, trzeba było sobie kupić Corsę. Corsą by tutaj się zmieścił, nie? Kurde, no trochę też tak nieciekawie, bo on musi cofać i też nic nie widzi z tyłu. No ale nie przejedziemy, nie? On jest wciąż za szeroki, żeby się tutaj gdzieś, wiecie, wywinąć. Na upartego być może by się dało, ale no wiecie jak to jest, samochód do najtańszych nie należy, nie sądzę, żeby chciał ryzykować, że jakiś tam kierowca mu zaharuje, nie? Ale respekt, wiecie, bez gadania, bez narzekania, ładnie pomachał, wycofuje, także tak to jest. Ja zawsze będę powtarzał, że według mnie w Walii są bardzo uprzejmi ludzie. Słuchajcie, w Liverpoolu takie coś nie sądzę, żeby miało miejsce. Tam zaraz by było, że nie, że to i zmarnowany czas na po prostu przegadywaniu się. Tutaj w Walii myślę, że są do tego przyzwyczajeni, że no jeżdżą ciężarówki, no jest jak jest, no i cóż, nie? Trzeba sobie radzić. Tylko nie rozumiem, co on tak daleko cofa. Tutaj by trzy razy się już gdzieś, wiecie, wcisnął, nie? Ale dobra, dziękuję. Żona obrażona i to bardzo, a kierowca uśmiechnięty, słuchajcie, wiecie jak jest. No jest jak jest, nie? Kurde, a tutaj ten znowu traktorem, no. Tutaj już jest nieciekawie. No i co, on na mnie czeka, a przecież ja tam nie wiadę.
a jadę na Hama. Może tam wywinę. O kurde, panie. Co tu się dzieje? No nie, no tak to nie. Nie ma opcji, muszę cofać. Nie no, ja tu muszę się wywinąć to konkretnie. No tak już może trochę lepiej. Wciąż będę musiał wycofać. No, zrobił mi też pod górkę, bo zamiast... W sumie co on ma tu zrobić? Sorry, wychyliłem się za bardzo. Już go miałem tutaj okrzyczeć, ale prawda jest taka, że on tu nie ma co zrobić. A już miałem mu powiedzieć, że mi robi podgórka, tak naprawdę to chyba ja jemu. Ale dobra, daliśmy radę. Patrzcie, jak tutaj jest nieciekawie, bo blisko jest wszystkiego w sumie. Dobra, daliśmy radę. Ale no miejsce znaleźli naprawdę ciekawe, nie? Tu jadę bardzo pomału, bo mi znosi strasznie naczepę na prawą stronę, bo tutaj jest, wiecie, co? Jest tak po prostu, jakby to powiedzieć, pochyło. Dobrze mówię? Pochyło, czyli mój towar się przesuwa cały na prawą stronę i ta moja waga ciągnie mnie w prawo i jak się by wjechało za szybko, no można by się przewrócić. No to jest właśnie jazda cysterną, że ten towar nie jest równomiernie rozłożony na jakichkolwiek tam nierównościach, prawda? Więc tak to jest. Ale niezłe zadupie, to muszę przyznać. Lepiej, żeby to było tutaj, powiem wam szczerze, bo już trochę mam wątpliwości co do tego miejsca. Ale musicie przyznać, że bardzo ładna okolica. Lubię takie murki, jakieś tutaj szlaki, żeby sobie połazić. Podobają mi się takie miejsca. No dobra, no i co teraz? W prawo? Podniesiemy oś.
piękne jaja. Wydaje mi się, że jakbym wtedy jechał 55 o jeden zjazd dalej, to być może z drugiej strony jest jakiś lepszy ten dostęp, bo tutaj jest... No nieciekawy ten dostęp, w sensie nieciekawy, ja cały czas mówię pod tym kątem, jakby tu druga ciężarówka gdzieś jechała, wiecie. Żeby się tutaj nie spotkać na tych zakrętach z nikim, bo to jest najgorsze. Bo tak, wiecie, jak ja jestem sam tutaj teraz i tam raptem jakieś auto raz na czas pojedzie, to jeszcze nie ma tragedii, ale gdyby jechała ciężarówka z powrotem w tą stronę, no to już byłaby tragedia. Sami widzieliście tym traktorem, ledwo, ledwo, o widzicie, wyjeżdża tam jedna ciężarówka, więc tam w oddali, nie wiem czy to widać, ja widzę stąd, więc trochę przyspieszę, żeby czasami on nie pojechał mi tu w tą stronę, znaczy tu już jest okej, w miarę jest, ale być może wyjeżdżają w prawo, a wjeżdżają z lewej strony, żeby się właśnie nie zablokować, nie jestem pewny. Ale jedno jest pewne. Dotarliśmy. Bo widziałem ciężarówkę, także to tu. Gdzieś tutaj właśnie stąd wyjeżdżał. Dobra, jesteśmy. To jest farma. Widzę ślady opon. I jest też pompa. Dobra, czyli tutaj trzeba wcofać. Ok. No to w takim razie będziemy cofać. Widzicie to? Tutaj będzie trzeba wjechać. O Jezu. Co to za dziury? Dobra. Cofanko. I rozładunek. Jak widać, tutaj nie chodzi o miejsce, tylko o ciężar, bo ciężko jest, znosi po prostu naczepę, bo ma ciężko. Ale jesteśmy, dobra. No, także dotarliśmy. Jest nasz kierowca traktoru, także nawet nie dzwonię, tylko od razu odpalam. Niech on to rozpryskuje. Podłożymy wiaderko, co by nie robić, że tak powiem, bałaganu. Thank you.
Kurczę, ktoś do wiadra nie wsadził rury. Albo wypadła. Ale dobra. Także rozładowałem właśnie mój towar. Tutaj będę się z wami żegnał, dlatego że nie chcę was zanudzać moim powrotem. Będą zawiasy, będzie bardzo podobnie, dlatego że jadę w przeciwną stronę, ale na mapie wygląda to dokładnie tak samo. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!